No, przed spaniem staram się wyłączyć z kontaktu urządzenia. No, staram się ogólnie tak mniej używać takich domowych narzędzi, typu komputer albo telewizja. Zawsze staram się wyłączyć właśnie w kontakcie. No, jestem bardziej świadomy ceny teraz, jakie są. No i staram się według tego też dostosowywać się. No ja w domu, jeśli chodzi o elektryczność, to siedzę tak, że jak siedzę w pokoju, to se zapalę jedno światło, na korytarzu już niepotrzebne w kuchni, prawda? Bo bez sensu. Dokładnie. A syn, jak jest znowu w drugim pokoju, to ma komputer, normalnie światło też se pali, nie? Ale zbędne to mi jest niepotrzebne, także jak potrzebne, to oświecę, niepotrzebne gaszę. Rozumiem, rozumiem. Czyli cały dom się nie świeci. Nie, po co? Zbyteczne, to jest oszczędność, prawda? Czy wyłącza pan urządzenia elektryczne, jak nie ma pana w domu, jak jest noc, jak dłużej pan nie korzysta? Jak to No nie, no wygląda? jak wyjeżdżam na urlop, no to tak, nie? Wszystko by było to bez sensu, ale jak jestem dziennie w domu, no to tam oszczędzę na tym, to mi chodzi, sabe, bo to lodówki no nie mogę wyłączyć, prawda? No tak, No, lodówki nie. musi Ale chodzić. komputer na przykład, albo telewizory, jak jest pan No w to pracy, syn se albo tam wyłączy, albo tam nie tego, no. Jak se wyłączy, dobrze, nie? To, ale to oszczędność jest na pewno duża, bo ja sam mówię, że runie i to, że w skali rocznej to się uzbiło. No ale to każdy tak, nie tylko ja, bo przynajmniej u mnie w domu, tak, nie? No to każdy oszczędza jak może, no bo to bez sensu, ja to zawsze, choćby nie było podwyżek, to i tak oszczędzę. No raczej staram się nie mało świecić światła, jak gra telewizor, to nie świecę w ogóle światła. No przykręcam klawę, żeby jest za gorąco, jak tego to jest za gorąco, to przykręcam, bo mi jest ciepło, nie? Nie oszczędzam tak jak zawsze, ale mam inne żarówki po prostu. No i to mi pasuje, jest mniej tej energii. No wyłączam po prostu to, co nie trzeba i Czyli żarówki wymieniła Pani na bardziej tak, energooszczędne. no, właśnie Okej. to. A jakieś inne oszczędności Pani poczyniła w związku z cenami, które tutaj się szykują? No wie pani co, no nie wiadomo, jestem sama, no to całkiem inaczej. Nie jest, jak jest ścisła rodzina, to jest więcej wydatków, nie? No ale jak jestem sama, no to wie pani, jak się oszczędza, to się oszczędza, Rozumiem. a jak się nie oszczędza, no to. Ale jest Pani nauczona tej No, oszczędności. Nie jest to dla Pani oczywiście, coś nowego. oczywiście. Przede wszystkim staram się w każdym pomieszczeniu, w którym nie przebywam, wyłączać światło, tak? Jeśli robię coś w kuchni, to nie zostawiam ani w okapie włączonego światła, ani jeśli wiem, że wrócę tam na przykład za 3-4 minuty, to też wyłączam to światło. Staram się wieczorem wyłączać wszystko z tak zwanego czuwania, czyli telewizor, jeśli jest czerwona kropka, czy tam jakiś inny odtwarzacz audiowizualny. No i co ważne, z kontaktu wszystkie ładowarki nieszczęsne do telefonu, do laptopa też to zawsze wyłączam, nawet jeśli one nie są w użyciu, tak? To też wiadomo, każda ładowarka podłączona do kontaktu, no ten prąd niestety idzie do tej ładowarki, tak? W taki sposób A w staram się skali roku wyłączać, daje to nie? fajne oszczędności, nie? No w skali roku tak, jakaś tam wiadomo, procent oszczędności z tym jest, nie? Tak samo przy gazie, tak? No to staram się nie myć naczyń pod bieżącą wodą, żeby tego gazu tyle nie zużywać, tylko myć w miarę albo w zmywarce, albo po prostu napuścić sobie tak do zlewu i umyć te naczynia w ciepłej wodzie, tak? No, na dzień dzisiejszy, właściwie już od jakiegoś czasu, to staram się w tych pomieszczeniach, w których tam nie jestem, w tych pokojach, czy dzieci uczulić na to, żeby sobie wyłączały światełka. Nie zostawiam im na całą noc światełka, tak jak kiedyś, tylko teraz też już wyłączamy. No i tak samo oszczędności typu inne tam, nie wiem, z gazem czy coś, czy obiad na 2 dni próbuję gotować, tak, żeby jednak jakoś tam większa Gaz była, zaoszczędzić. więcej gazu. No, no zupę tak czy tak trzeba ugotować, więc wolę w większym garnku, żeby było. W taki sposób staram się jakoś tak małymi kroczkami.